Nie wiadomo, czemu w naszym narodzie panuje taka moda, że na wszystko się narzeka. Na ten przykład, z okazji świąt, to mieliśmy taki mały zjazd familijny. I stół uginął się, zresztą jak zawdy, łat wszelkiego jodła. A wszyscy, co jedli jak najęci, to narzekali, jako tyż to u nas bieda. Szwagier Marych z Poznania, kiedy już wcinął drugą głelonkę, a tuż kapał mu po trzeciej brodzie, to jęczał, że nie ma za co żyć, bo wszystko ten minister od finansów zabierał na podatki. No to też w pierwszej kolejności odmówiłam emerytom, co mnie przyszli prosić o wygłoszenie przemówienia na zebraniu seniora. Ale mówię wam, że to wszystko tylko przez tą naszą babusię. Bo babusia, co się tam ryktyk wepła do tego zarządu, to mnie, wiecie, tak bajtlowała i bajtlowała, aż mnie w końcu zbajtlowała. No i się zgodziła. Na zebraniu wszystkie osoby w strasznym wieku, co prawda, schojdrane robotą i reumatyzmem, były ładkluftowane i wyszlifowane. Każda miała nasze porządne kiecki, głowę ufryzurowaną, a niektóre to hu hu lajsły sobie ładolację parówkową z wionyszkiem. Poczęstunek był skromny, bo aby placek na młodziach z kruszonką, no i czornokawa. Z dziewko tam przychodzono, bo ją ta za psi grosz kupili, wiecie, tu z tego naszego sklepiku. Także biedy to widać nie było. Bo nawet Głogolino, co jest najbiedniejszą w całej wsi, miała czysty fartuch i kiecki bez łatów. Jednak wszystkie moje rozmówczynie zaczynały biadać. Marcysia to już od razu powiedziała. Jej renty nie starczą, bo wnuczek, co ma 20 lat, nie ma roboty, no i wszystko spod panajki wyciągnął. Maryla od Glapioków to narzekała, że i za prąd za wiele policzyli. I teraz nie ma z czego żyć i musi pożyczać od sąsiadów. Wszystkie kobiety miały kłopoty. Jak to się tam urzędowo mówi? Materialne. I każdy na koniec pieniędzy było za dużo miesiąca. Ale najbardziej to mi się podobał głos Kraczewski, że nie dziwi się tym Holendrom, co to zezwalają mężczyznom żenić się ze sobą, no bo takim to zawdy jest łatwiej związać koniec z końcem. Powiedziałam im tak, że trzeba patrzeć na tą biedę tak. Jedni się mają dobrze, a drudzy źle. Jedni zdążyli wykantować banki na miliony i opływają w dostatki, a drudzy złożyli swoje grosze do banku, no i one przepadły, bo banki splajtowały. Przytoczyłam też, co powiedział nasz minister od finansów, że emerytom to się podniesie. Oj, podniesie, o parę złotych świadczyło, żeby nie pomarli z głodu. Bo pogrzeb na koszt gminy większej ilości emerytów kosztowałby państwo wiele, wiele więcej. Na koniec zaproponowałam, żebyśmy tak dla podniecenia nastroju zaśpiewali pieśń. Choć burza huczy w koło nos, ale wiecie, to cały nastrój nagle upadł. Bo emeryci w Polsce są dzisiaj w stanie zaśpiewać tylko kto się w opiekę i nawet tą społeczną. Szanowni Państwo, pani Krystyna ma coś w sobie, prawda?